co wyróżnia opryskiwacz czerwony do kwaśnej linii? Oczywiście kwaśnej w cudzysłowie, ponieważ on jest stworzony do chemii OPH niskim kwaśnym. W środku czpień odcinający wraz ze sprężyną zabezpieczony jest tuleją, która zapobiega przedostaniu się cieczy do sprężyny, dzięki czemu tak agresywna chemia nie zdegraduje nam szybko sprężyny czpienia odcinającego, co się przekłada za dłuższą żywotnością urządzenia. Opryskiwacze te są oczywiście wyposażone w uszczelki witonowe, które niewiarygodnie dobrze radzą sobie z użyciem różnego rodzaju chemii. W zestawie dajemy użytkownikowi olejek silikonowy, dzięki któremu będzie można nasmarować uszczelki. Olejek silikonowy dajemy w takim kanisterku pomarańczowym. Starczy na wielokrotność smarowania tych uszczelek. Niezwykle ważną uszczelką jest uszczelka wewnątrz cylindra. Należy tylko odkręcić cylinder. I tą uszczelkę tutaj, o-ring tłoka, smarować cyklicznie, sprawdzać, czy ona jest w dobrej kondycji. Należy z czuciem dokręcić cylinder pompy i teraz tak gotowy opryskiwacz możemy przygotować do użytku. Biorąc pod uwagę specyfikę i charakterystykę chemii stosowanej w opryskiwaczach kwasowych, no niestety, ale ten wężyk musi być sztywny, stabilny, pozostający ciągle w jednakowym położeniu. Kolejnym opryskiwaczem serii Heavy Duty jest opryskiwacz Solvent. Jest to opryskiwacz, który został stworzony do użytku z cieczami rozpuszczalnikowymi, który sobie również bardzo dobrze radzi. Natomiast mimo jego takiego samego wyglądu, kształtu, on jest stworzony z innego rodzaju tworzywa. To tworzywo pozwala nam na stabilne i długie użytkowanie urządzenia właśnie z takimi substancjami jak rozpuszczalniki czy zmywacze, które są w przemyśle używane. Wspólną cechą tych opryskiwaczy jest końcówka przegubowa, umożliwiająca nam dokonywanie oprysku w kierunku, którym my chcemy. Możemy dostosować w dół, w górę, w lewo, w prawo. Jest to bardzo pomocne, jeżeli musimy dojść z opryskiem w trudno dostępne miejsca. Oczywiście możemy wyregulować sobie za pośrednictwem dyszy strumień cieczy, od lejącego po mgiełkę bardzo dobrze zraszającą. Każdy nasz opryskiwacz, zresztą i nie tylko nasz, ale każdy opryskiwacz należy po skończonej pracy opróżnić z ciśnienia powietrza, zdać ciecz roboczą w bezpieczne miejsce, no i przepłukać ten opryskiwacz, zneutralizować go, po czym nasmarować uszczelki olejkiem silikonowym, skręcić opryskiwacz i odstawić do użytku w bezpieczne miejsce.